Dzień dobry, szanowni państwo. Przed chwilą obejrzeliśmy kolejną prezentację wirtualnych pieniędzy przez premiera Morawieckiego. Od wielu tygodni słyszymy o miliardach złotych, które mają być wpompowane w polską gospodarkę. Słyszeliśmy o 200 miliardach złotych i należy rozliczyć się z tych pieniędzy, które pan premier obiecywał w tarczy 1.0. Dzisiaj w Sejmie leży projekt ustawy. Projekt ustawy, który ma być przyjęty dzisiaj wieczorem. W tym projekcie ustawy nie ma żadnego z pomysłów pana premiera Morawieckiego. Co więcej, pan premier obiecał 212 miliardów złotych, a w budżecie zapisano tylko 10 miliardów. To są wirtualne pieniądze. To jest wirtualny premier. To są wirtualne obietnice. Dzisiaj polscy przedsiębiorcy, dzisiaj pracownicy oczekują konkretnej pomocy. Od kilku tygodni leżą w parlamencie dobre projekty opozycji, dobre projekty Koalicji Obywatelskiej, dobre projekty Senatu. To między innymi zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne wszystkich pracodawców bez względu na liczbę osób, które zatrudniają. Ale to również podstawowe elementy, by ta pomoc nie była biurokratyczna. Przypomnę, że jeszcze wczoraj pan premier był przeciwko oświadczeniom. To jego rząd przedstawił tarczę 2.0, która jest tarczą biurokratyczną, która za 250 stron administracyjnego bełkotu. Jeszcze wczoraj byli przeciwko tym rozwiązaniom, które od wielu tygodni są przez nas proponowane. Raz jeszcze podkreślam, tu nie chodzi o prezentację, tu nie chodzi o wirtualne pieniądze, tu chodzi o realną pomoc polskim pracodawcom. Do tej pory, do teraz pan premier nie rozliczył się z 212 miliardów obiecanych pieniędzy. Do teraz nie pokazał, jak efektywnie chce pomagać Polakom. Nie zdążyliśmy załatać jednej dziurawej tarczy, bo głosowanie dopiero przed nami, ale już mówi pan premier o trzeciej tarczy. Tylko że w tej drugiej, która leży w Sejmie i będzie za chwilę uchwalana, nie ma ani słowa na temat rozwiązań, o których przed chwilą mówił pan premier Morawiecki. Obiecuje 100 miliardów pomocy, tymczasem w budżecie zapisano 10 miliardów. Obiecuje wielkie pieniądze na podstawie oświadczeń przedsiębiorców, ale przecież do tej pory instrukcja obsługi pierwszej tarczy zajmuje więcej stron aniżeli sama tarcza. Do tej pory zamiast właśnie prostych mechanizmów premier i jego rząd forsują tak naprawdę biurokratyczne mechanizmy. Czas wreszcie rozliczyć się z dawanych obietnic. Czas wreszcie poważnie traktować Polki, Polaków, polskich pracowników tracących miejsca pracy, przedsiębiorców wołających o pomoc, lekarzy, pielęgniarki, którzy nie mają podstawowych środków higieny osobistej. Zamiast wirtualnych pieniędzy, zamiast tych prezentacji, które i tego administracyjnego gadania, potrzebne są dobre rozwiązania. Te rozwiązania znajdują się w projektach, które leżą w Sejmie. To między innymi bardzo proste potraktowanie tak samo wszystkich przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z epidemią. To również działanie w głębokim zaufaniu do obywateli, do przedsiębiorców, do pracowników. To wreszcie równe traktowanie firm bez względu na to, ile osób zatrudniają. To leży na stole. Zamiast tego mamy festiwal kolejnych obietnic, zamiast tego mamy kolejne wirtualne pieniądze. Nie tędy droga, panie premierze. Czas wreszcie potraktować poważnie potrzeby polskich pracowników i pracodawców, a nie tylko opowiadać te bajki, z których pan premier niestety słynie. Dzień dobry, panie przewodniczący. Michał Dudzik, TVP Info. Chciałbym zapytać, czy w obliczu pandemii, w której jesteśmy, politycy, którzy są lekarzami, mam tu na myśli między innymi pana prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, pana marszałka Tomasza Grodzkiego, czy panią Ewę Kopacz, powinni zgłosić się jako wolontariusze do szpitali, by pomagać pacjentom? Nie jestem lekarzem, jako prawnik udzielam nieodpłatnych porad prawnych. Proszę pytać te osoby. Myślę, że bardzo chętnie odpowiedzą. To jeszcze drugie pytanie. Jak pan się odniesie do doniesień Superekspresu odnośnie pańskiej żony, że miała pobrać ponad 13 tysięcy za świadczenia ZUS-owskie? Sprawa znajduje się już w sądzie. Dzień dobry, Arkadiusz Wierzuk, TVN24. Panie przewodniczący, chciałem zapytać o decyzję Trybunału Sprawiedliwości, który zamraża działanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
No, czy Pana zdaniem Izba się powinna powstrzymać teraz od podejmowania jakichkolwiek decyzji? To orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie budzi żadnych prawnych wątpliwości. To oczywiste, że nie mamy do czynienia z sądem w rozumieniu prawa europejskiego. To, co zrobiono z Sądem Najwyższym, to w jaki sposób ukształtowano Izbę Dyscyplinarną, pokazuje, że nie było, nie ma i nie będzie żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości potwierdza, że od samego początku rząd okłamywał opinię publiczną. Większość parlamentarna przyjęła przepisy, które są niezgodne nie tylko z prawem europejskim, ale również z polską konstytucją. Natychmiast Izba Dyscyplinarna powinna powstrzymać się od orzekania. Natychmiast powinno zaprzestać się wszelkie prace tej Izby, ponieważ nie spełnia ona elementarnych wymogów europejskiego systemu sprawiedliwości. I chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest kompetentnym organem do tego, by badać, czy państwa członkowskie wypełniają normy traktatowe. To właśnie traktaty europejskie gwarantują każdemu obywatelowi Unii Europejskiej prawo do niezależnego sądu, niezależnego od władzy wykonawczej. I ta podstawa prawna Trybunału Sprawiedliwości dokładnie została wskazana. Absolutnie proszę nie wierzyć w to, co w tej chwili próbuje suflować zarówno polski premier, jak i niektórzy przedstawiciele tej władzy, bowiem to właśnie TSUE ma kompetencje do sprawdzania, czy to, co dzieje się w krajach członkowskich, nie narusza traktatów europejskich. Działanie tego rządu w obszarze wymiaru sprawiedliwości nie jest żadną reformą i stanowi jaskrawe naruszenie podstawowych regulacji traktatowych i to dzisiaj stwierdził Trybunał Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.